Młodych laureatów czwartej edycji konkursu Patria Nostra to uczniowie liceum imienia Stefana Czarnieckiego. Uczniowie stworzyli krótkie filmy o ważnych wydarzeniach historycznych. W konkursie wzięły udział 83 drużyny z Polski i z zagranicy. Nagrodą główną jest wycieczka do Brukseli. Młodzież ten konkurs kupiła, im się to podoba i teraz to cieszy. Nasze cele są patriotyczne, edukacyjne i historyczne. Musimy w tym młodym pokoleniu zaszczepić historię Polski, taką jaką ona była. Przypominać o tradycjach I Rzeczypospolitej, II Rzeczypospolitej, a tego jest ciągle za mało. Każdy film jest na inny temat, jest wykonany w innej technologii, więc mamy animację, mamy zdjęcia poklatkowe, mamy wycinanki, mamy grę aktorską. Pobudzanie patriotyzmu przede wszystkim młodzieży polskiej, jak w Polsce, tak i za granicą. Bo w regionalnych konkursach też biorą udział szkoły ze wschodu i mamy tutaj Kazachstan, mamy Białoruś, Litwę i Ukrainę. My kręcaliśmy film o deportacji Polaków z radzieckiej Ukrainy w 1966 roku. Przygotowaliśmy film o sportowcu Januszu Kusucińskim. Trwa 30 sekund. Wszystką informację braliśmy z internetu oraz z różnych książek. Promowanie historii wszystkich wydarzeń, które miały miejsce, żebyśmy my, młodzi ludzie, o nich pamiętali, żeby to nie zatraciła się ta jakby nasze dziedzictwo.